Rywale nie mieli nic do powiedzenia oprócz jednej groźnej akcji. W drugiej połowie wynik na 2-0 ustawił Marek Suker. I w tym momencie zaczęła się prawdziwie koncertowa gra ruchu. Jeszcze przed przerwą na 2-0 podwyższył kapitan Marek Suker. W 88 minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Marek Suker ustalił wynik spotkania i ruch pokonał KS Włodar 2-0. Pierwsza bramka padła już w 10 minucie po uderzeniu Marka Sukera. Minutę przed końcem regulaminowego czasu gry na listę strzelców wpisał się niezawodny Suker. Drugi gol padł 10 minut później po wrzutce Roberta Laska i główce Marka Sukera. Gospodarze w pierwszej połowie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. W 79 minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Marek Suker zadał ostateczny cios i ruch Radzionków pewnie pokonał Górnik MK Katowice 3-0. Już w doliczonym czasie gry Marek Suker. Rzut do czarniej kilkakrotnie mogli jeszcze powiększyć dorobek strzelecki, ale za każdym razem na przeszkodzie stawała poprzeczka. W 65 minucie na listę strzelców wpisał się Suker. Jak się później okazało, był to dopiero początek popisów ulubieńca Radzionków. Gospodarze na trzech golach poprzestać nie zamierzali. W 78 minucie Suker pokonał Jarząbka po raz drugi. Do liczonego czasu gry Suker znów był tam, gdzie powinien, kompletując hat-tricka i ustalając wynik spotkania. Ta sztuka udaje się Radzionkowianom 2 minuty później. Z rzutu rożnego Foszmańczyk przedłuża tą piłkę Tomasz Rzepka. Suker uderza, bardzo ładny strzał z woleja z pierwszej piłki i jest 1-1. Zatem jeszcze przed przerwą udaje się Radzionkowianom doprowadzić w tym spotkaniu do remisu. Cieszy ta bramka Marka Sukera, to ulubieniec publiczności, który jednak nie zawsze ma okazję do tego, by choćby końcówkę zagrać w meczu ligowym w barwach ruchu, ale jak gra, to przeważnie nie zawodzi. 43. minuta gry i znów pewnością siebie imponują piłkarze ruchu Radzionków, konkretnie Tomasz Foszmańczyk zabiera piłkę Wukowiciowi i zagrywa do Marka Sukera, ten spokojnie mija Małkowskiego i pakuje piłkę do pustej siatki, jest 2-0 dla ruchu Radzionków, a Korona Kielce już tylko krok od kompromitacji. Już 2 minuty po wznowieniu gry uważnie rozpoczętą akcję Radzionkowian doskonałym podaniem ożywił Marcin Dziewulski. Piłkę przejął Marek Suker i w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Karwiny. 5 minut później było już 2-1 dla Radzionkowian. 2 minuty później, zaskoczeni jeszcze stratą absurdalnego gola Podszczanie, popełnili kolejny błąd. Znów czujny był Michał Mak, zabierając rywalom piłkę w okolicach ich pola karnego, a następnie dogrywając do Marka Sukera, który w swoim stylu spokojnie dał Cidrom wyrównanie. Popularny Dawor tym samym zdobył swoją 3. bramkę tego lata. W 61. minucie meczu piłkę z prawej strony boiska wywalczył Dawid Jarka, podholował ją jeszcze kilka metrów i wyłożył jak na tacy do nadbiegającego Marka Sukera. Ten nie zwykł marnować takich okazji i przy okrzei zrobiło się 1-1. Od tego momentu gra toczyła się już niemal wyłącznie na połowie gospodarzy. 65. minuta gry, z lewej strony szarżuje Manelski, oddaje piłkę do Pawła Giela, ten nastrzeliwuje Marka Sukera, piłka odbija się od pięty popularnego Dawora i wpada do siatki zupełnie zdezorientowanego Satmenkowicza. Marek Suker podtrzymuje swą strzelecką pasę z tegorocznych sparingów. Marek Suker udowadnia też, że jak napastnik jest w formie, to piłka sama znajduje go w polu karnym rywala. Kolejna akcja, kolejna wycieczka pod pole karne Miedzi Legnica. Z prawej strony zakręcił rywalem Miłosz Przybecki, wrzucił w pole karne, tam był Marek Suker, głową wpakowuje piłkę do siatki Satmenkowicza.
Jest 2-2 i w 72 minucie tego meczu właściwie spotkanie zaczyna się od nowa. Bardzo ładna asysta Przybeckiego i perfekcyjne wykończenie strzałem przez Marka Sukera. Końcem meczu do długiego wybicia w zasadzie piłki Mateusza Maka doszedł Marek Suker. Suker uciekł obrońcy, zwiódł go, przełożył sobie piłkę na prawą nogę i podwyższył prowadzenie Cidrów na 2-0. Popularnie Dawor tym samym ustalił rezultat. Ostatnie sekundy doliczonego czasu gry wprowadzony chwilę wcześniej na boisko. Dawid Gajewski zagrywa na połowę rywala. Tam jest Marek Suker. Suker zabiera się z piłką. Marek Suker, jeden zwód, przekłada piłkę na lewą nogę i ustala wynik spotkania na 3-0 dla Ruchu Radzionków. W tym momencie skończył to spotkanie sędzia Meller. Sensacja w Radzionkowie. Piast Gliwice pierwszy raz w tym sezonie pokonany i to na boisku Beniaminka Ruchu Radzionków. Wydawało się, że zaczarowana została w przerwie bramka Górnika Łęczna, ale z lewej strony 79 minuta, piłkę ma Foszmańczyk, zagrywa do środka, tam jest Suker wślizgiem i wyprowadza swoją drużynę na jednobramkowe prowadzenie. Żelazny, niezawodny joker Marek Suker, piąty raz w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców.